Siemanko, z tej strony Snickers X Pompa. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 po dosyć długiej przerwie. Nie nagrywałem, bo czasu nie miałem. Też za bardzo mi się nie chciało nagrywać LS-a. Ale wyszła mapa, na którą czekałem dosyć długo już. I postanowiłem, że zacznę z powrotem nagrywać LS-a z tej mapy. To jest Bolusiowo V7. No i co, w dzisiejszym odcinku no przedstawię wam, jakie maszyny mam. I to będzie taka zapowiedź sezonu. Więc tak, co my tutaj mamy? No co prawda wszystkie sprzęty akurat tu są. Tutaj mamy 60, Zetorka. Dobra, jeszcze raz, może tak, 60, C360. Tutaj Zetor 7211. Później też 60. To jest chyba też 360. Ok, to jest SIPMA, ta prasa rolująca, tutaj kosiarka rotacyjna, opryskiwacz jakiś tam nieznanej firmy, nie wiem co to jest, siewnik 3 metrowy, tylko coś nie za bardzo z nim, bo on strasznie ciężki jest i 60 go nie chce mi podnosić za bardzo, więc nie wiem czy go jeszcze nie zmienię, ale to się zobaczy. Rozsiewacz lejkowy, taki agregacik mały, 2,5 metra chyba ma, coś takiego, i półczyski bówka. Dalej, tutaj mamy rozrzutnik, to taka przyczepka na bele okrągłe, bo tu się o burty się otwiera, można bele okrągłe ładować, także tylko po to ona będzie. No i tu taka przyczepka na ziarno. Taka dosyć przyczepka nawet. I co my tu jeszcze mamy? Tu jest łyżka do tura, do 60, tak ją tu wepchałem. A, jeszcze tu. Tu mamy beczkę. Kupiłem salę, jej na razie nie będę używał. Bo do 60 to ona jest za mała. Znaczy za duża ta beczka, ale jakoś tak sobie ją kupiłem. Bo kiedyś kupię tam większy ciągnik, to już będzie beczka kupiona. Tutaj ta przyczepa samozbierająca, przewracarko z grabiarka, tak gwiazdowa, no, różnie na nią mówią. No i bizon. I bizon nie wiem czy też się nie zmieni do kolejnego odcinka, bo ten taki nie za bardzo mi coś przypadł do gustu. Ale to jeszcze nie wiem, zobaczy się czy zmienię czy nie. I tak, na razie będę grał na tej gospodarce. A później się zobaczy czy się przeniosę do krów tam czy nie, bo chciałem sprawdzić jak ta suszarnia cała działa, bo nie wiem i jestem bardzo ciekawy jak to wszystko działa, więc od razu po żniwach będę suszył. Nie wiem, tu coś jest, jakieś kurde duperele. No zobaczy się jak to będzie działać, bo jestem ciekawi. Jak się trochę pobawię tą suszarnią, to może zacznę z krowami. Albo od razu tu będę miał farmę, a tam no będę krowy odpasał albo coś, nie wiem, zobaczy się jeszcze. Farma z krowami jest tam, o widać nawet w oddali. O, z tej strony nie, ale widać coś tam, co nieco. Więc daleko jakoś nie jest. No i co, w tym odcinku to było na tyle, bo to jedna taka zapowiedź. Jest przegląd maszyn. Maszyn za dużo nie ma, bo to takie... I tutaj będziemy grali realnie. Bez dodawania kasy. Jak widzicie sobie wziąłem duży kredyt. Nawet mogę spłacić, bo mi wystarczyło kasy. O, zostawimy... Albo zostawimy o tak... 250 tysięcy jeszcze nam zostało do spłacenia. Gram na poziomie normal. Także... Nie trudny, nie łatwy, normal. Zobaczymy jak to będzie. Teraz mamy pola niezasiane, tu ino coś jest zasiane, tak to wszystkie są dopiero do siewów, więc sobie jakieś pole wybiera, już nawet mam takie jedno, ale to się jeszcze zobaczy. Wszystko się zobaczy w kolejnym odcinku. No i co, no w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na większe, jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. W opisie tam macie różne linki, możecie też zajrzeć na drugi kanał. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo.